Yo, Pysmobn. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co to był za tekst? Nie pytajcie, bo nie wiem. Dobra. Jezus, jaki ja mam dziwny śmiech. Tragiczny. Ale tak, dzisiaj budujemy sobie naszą cudowny przybytek dla zwierząt niepełnosprytnych. Czytaj, po prostu lepszą farmę dla zwierząt. W sensie taki wybieg, nie wiem jak to nawet nazwać. Czekaj, bo się pogubiłem. Okej. Okay. Na ile zrobię to wzrostu? Zróbmy na, powiedzmy na... Na 6? Na razie zróbmy na 5 może. Prawie że spadł. 3, 4, 5. A i tam mogę pół serca tracić, to nie jest problem. 2, 3, 4, 5. No kurde, podskoczesz. No. Ale ten dach tragicznie wygląda, ja pierdykam. No mówię, że ja jestem cieciomietek, ja się nie znam na tych. Panie, ja kończyłem podstawówkę, a nie geografię. Ja nie jestem w stanie zrobić tego tak prosto, ładnie. Dobra. Mamy to względne. Ziemia może tu być. Teraz tak, z tego bym szczerze... z tego bym szczerze zrobił płotki. I wziął trochę cobblestone'a. Czyli tak, wyrzucamy wszystko, co mi nie jest potrzebne. Wyrzuciłem to, co jest mi potrzebne. Super. Tak, tak, dobra, patyczki wezmę. Nie to. Tak, jak się robi płotki? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak się robi płotki. Czy ja chcę zużyć wszystko? Nie. Zużyjemy pół. Dobra, na razie zrobimy tak. Płotki się robi albo tak, albo tak się robi bramkę, jedno z dwóch, tak się robi bramkę, ale bramki zróbmy sobie z tak, z 6 bramek na razie, czyli to się robi w sposób następujący, czekaj. To się robi tak, to się robi tak. Tak, tak, tak. To się robi tak i to się robi tak. No i super. Stwórzmy maksa płotków. Nie mam patyków już, ale to luz. Skrafcimy sobie patyczki, rzecz jasna. No. Zróbmy sobie 36, starczy. Teraz tak. Tak, czyli robisz tak. Robisz tak, dzielisz to na pół, robisz tak, robisz tak, robisz tak. Czy tak się robiło bramkę? Tak się robiło płotki. Dobra, starczy na razie tyle. Super, ekstra. Kobla. Miałem wziąć, a nie wziąłem. Jak zwykle. Odgłosy mnichów tybetańskich. O Jezus, dobrze się bawię. Z kolei movement mógłbym podpracować, wiecie co, jeszcze się napiję. Bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, mam herbatkę, ja to nagrywam cały czas pod rząd. Tu coś jest. A jednak nie, jest pod spodem, okej. Okay. Wszystko jasne. Ja to nagrywam po prostu pod rząd, więc... Wy to widzicie po jednym dniu, ja to widzę od razu, nie? Czajcie bazę. Mądrzy jesteście, na pewno czajcie bazę. Okej. Okay. Wiecie co ja bym zrobił? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, piętnaście, szesnaście, siedem, osiem, dziewięć, dwa. Jest 20. Po prostu ja patrzę, bo ja nie wiem, czy ja tak mogę zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Coś zrąbałem. Tam będzie 10, jak tak zrobię. Jest siekierka? Jest siekierka! Esa. Pyk. Tam będzie 10. Tu będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i dupa. Nie, no w sumie nie dupa. Czekaj, muszę zrobić. O tak. No i super, i mam. Picobello, makrelo. Teraz idziemy dokładnie w tą samą tą. Robert Kubica w Minecrafcie. Pyk, pyk. No i klasa koń. Teraz tylko tutaj 10. 1, 2, 3, 4... Czyli 5, 6, 7, 8, 9. Tu stawimy.
Idziemy. Tu i tu. No i super. Oczywiście nie mam tyle drewna, czyli będę musiał skoczyć znowu po drewno. Jak mnie to nie dziwi. A, zdobyłem bez damage'u. Proszę bardzo. Kubica, błyskawica. Taka błyskawica ze mnie, że nie potrafię wskoczyć, kurde, na blok. Widzicie? Już się bałem, że spadnę. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Powinienem mieć watera. Watera, w sensie wiaderko. I tak, jest noc, więc idziemy spać. A z czemu ja nie mam mięsa? W sensie mam mięso, ale nie upieczone. A mam 50 tu wungla, więc weźmy sobie mięsko. Gdzie ono jest? Teraz będę szukał mięsa. Tu, super. Oczywiście z owcy to jest... To nie tak, że z owcy to jest najgorsze mięso. Generalnie najmniej dające zaraz po kurczaku. Nie. To wcale nie tak. Dobra. To zrobione, więc wiecie co? Weźmy sobie wiaderko. Weźmy sobie, napełnijmy je wodą. Żebym nie tracił żyćka, jak spadam. Poczekaj. Piąteczka, pyk. Kurde, ja wam pokażę, widzowie, jak się robi water skille. Ja was nauczę. Synek was nauczy, nie bój żaby. Okej, okay, to będzie koniec, szyi mi brakło, ale mało. 4, 5, 5. Patrz to. Z dobrotem. Kurde, wyszło. Szczerze się nie spodziewałem, że wyjdzie, ale wyszło. Tak, tak jeszcze potrzebuję. Bo takie pałunki mi się nie podobają, więc zrobimy jeszcze tu i zrobimy jeszcze tu. No to co? Idziemy kopać drewno, kopać drewno. Moje ukochane zajęcie w tej grze, kopanie drewna, no super. Oczywiście zaraz po budowaniu niepotrzebnych nikomu farm. Z tym będziecie mnie kojarzyć, z tym, że jestem nieprzygotowany na odcinkach i że zbudowałem farmę 40 na 40, bez sensu. O Jezus Maria, to się źle skończy, coś czuję. Coś czuję, że coś się wydarzy w tym odcinku. Nie no, ale wczoraj jak nas odwiedził pewien gość... Jak nie widzieliście, to sprawdźcie poprzedni odcinek. Linku nie macie w opisie, bo jestem leniwy i mi się nie chce wkleić. Więc znajdziecie, nie bójcie, żeby... Jest, ja jestem wybitnym youtuberem naprawdę PR-owym. Jestem wybitnym człowiekiem. No kurde, znowu się klikło prawe, jak się kliknąło lewe, no. Co ja powiedziałem właśnie? Nie wiem, stworzyłem własny język na podstawie polskiego i łacińskiego, chyba. Ja bym chciał Axolotla mieć. A pamiętam kiedyś nawet, jak z kolegą jeszcze grałem. Jeszcze miałem kolegów. Stare dobre czasy. Jak się grało z kimś, to pamiętam, zrobiłem farmę Axolotli. I nie miałem co prawda niebieskiego, ale potem sobie zrobiłem, pamiętam, mieszkałem w górach, zrobiłem sobie takie ułomne, okrągłe akwarium, które nie było akwarium, tylko było kopułą szklaną, ale to nieistotne. I tam miałem swoje Axolotle i tam dało się wejść normalnie. Tam, wyobraźcie sobie, było po prostu zwykłe szkło. I były płotki postawione. W sensie nie drabinki, jak to się nazywa. Bramki, o. I przez bramki się wchodziło do szklanego akwarium, dokładnie tak. Kiedyś coś takiego zrobię, tu obiecuję. Naprawdę, obiecuję, żeby ten... Bo to jest PDK, przecież to jest powrót do korzeni. Więc w tym świecie właśnie powracam do korzeni. Czyli może nie robię kopię starych moich światów, tylko robię takie... taki miks robię. Więc zrobimy miks, jak najbardziej. Czyli będę robić jeszcze świerkowy dom na drzewie, więc wyczekujcie. Język, ja uwielbiam nagrywać te odcinki, naprawdę. Czekaj, 10 na róg to będzie 40 na 4 rogi. I jeszcze tam mi zostało, no to już mam drewna wystarczające, ale skopię sobie do staka, żebym miał jeszcze na dechy czy coś. Czyli jeszcze jednego drzewka sobie wykopiemy, bo czemu by nie? Pyk, pyk. Wiem, że nie będę miał staka, ale zrobię. Dobra, herbatka. Ja muszę dopić, ale to muszę tak zrobić, żebyście się nie kapnęli. Czyli pójdziemy sobie jeszcze do jednego drzewa i je skopiemy. Wiecie, bo wtedy przytrzymuję lewym przyciskiem myszy i prawym mogę...
Przepraszam, widzowie, ale jestem chory i muszę takie rzeczy pić. Mam nadzieję, że czajcie bazę, ale wy jesteście bystrzy. Ja na pewno czajcie. Jesteście bystrzy tak jak ja. Pytanie, czy to pochwała, czy obelga? Pochwała. Zależy dla kogo, ale oglądają mnie ludzie tylko tacy, co mnie lubią i rozumieją, więc... Pochwała i to bardzo duża pochwała. Kolejne jajko, kurde, kolejne jajko, wow. Normalnie niesamowite. Lubię tak mówić właśnie, z takim zmienionym głosem dziwnym. Kurde, nie wziąłem łoterka, poczekaj. Patrz co zrobimy, obserwuj. A, bo tu nie ma ze skoku? No, żaden problem, skoczymy do cave'a. Nie no, głupi nie jestem. W sensie jestem, ale nie aż tak. Nie przesadzajmy. A. Trenowało się. Ale nie mogę znowu podebrać tej wody. Nie wiem w sumie dlaczego. Hopsa, hopsa. Ale ten w sumie z obrotem, który zrobiłem wtedy, to nie spodziewałem się szczerze, że to wyjdzie. Kurde, serio? Serio? To jest dobry pomysł. Okej. Czemu we mnie kierujecie kusze, koledzy? To jest trochę podejrzane. Czekaj, ja robię pod miniaturkę. Co się zwaliło? Co się zrąbało? O kurde! Uuu! Dobra, mamy miniaturkę, jest git. Teraz tak, muszę przemyśleć to. Ich wszystkich trzeba zniwelować, z wyjątkiem tego cymbała z Tom. Jego należy gdzieś zamknąć w jakiś sposób. Ej, ale nie tam! Goście! Czekaj, ja muszę gdzieś zbudować klatkę na tego chłopa. Albo wiecie co, mam lepszy pomysł. Hej! Tutaj! Miło was widzieć, przyjaciele mokradeł. Ale oni są ułomni, oni idą 2 na godzinę, ty. Ała, chciałem powiedzieć, że są ślepi. O kurde, jak zapieprzają za mną. Cofam, jednak nie idą 2 na godzinę. To jest śmierć, zginę. No halo, gdzie jest ten cymbał z tym? Tych to ja chcę zabić. Zginę. Nie! Powtórka. Luz. Się nie poddam, tak łatwo. Draju, oddaj rower! O wy dziady, już spierniczacie. Chodźcie się pobawić z wujkiem, zapraszam. Zapraszam do tańca. No chodź! No i co teraz? Jak cię strefuję, widzisz? A ty mnie nawet nie... O, ty trafiłeś mnie, skubańcze. Ale to nic. Ja muszę zamknąć tego parówkarza z tym takim, wiecie. O, właśnie, tamtego kolegę. Albo jeszcze lepiej zrobimy. Jeszcze lepiej zrobimy, ja go w łódce zamknę. On mi nie spieprzy z łódki. Bo ja na razie nie mam takiego uzbrojenia, by walczyć. Aczkolwiek Hero of the Village się przyda, a patrole villagerów, pillagerów, nie pamiętam jak oni się nazywają, pillagerzy chyba, są bardzo rzadkie, więc wiecie. To oni pływać umieją. Chcę tak podpłynąć, ale... Chodź. Chodź! Nawrotka. O kurde, nie ten przycisk. Oni są faktycznie ślepi. No chodź! No co za dziad, no. Tego muszę wybić, bo ten mnie wnerwia. Czekaj, 8. O, sam siebie bije. Kurde, nie strzelaj! Nie trafisz. Drift, gościu. O kurde! Napieraczek. Ja tam wracam, co wy? Serio, on się w łódkę nie może zakneblować?
Czy on po prostu jest ułomny i tam nie potrafi wskoczyć? Zawsze jak utopce też są ułomne, jak grują się na wszystkich, tak teraz się nie mogą. Nie strzelisz pod wodą kijami tam zrobisz. O ty dziadu. No jak oni strzelają pod wodą? Przecież pod wodą strzały mają grawitację. Czekaj, mam wszystko? Nie mam jednego miecza. To robimy nawrotkę. O, dużo nie mam, bardzo dużo. Nie trafisz, spadaj. Wieśniaku. Pyk. Pyk. Teraz muszę się wynurzyć, żeby odzyskać powietrze. Kurde, walka z dwoma cymbałami, no patrz. Tego jednego by się przydało zabić, tylko ja go nie zabiję, to jest ten problem. Tu mnie nie trafią, jestem tak nisko. Bo strzały mają grawitację. O, widzicie? Tam były bąbelki, to są strzały. I one mają grawitację w Minecrafcie, więc luz, o to się nie ma... O! Pół serca. Dziad mały. Ale dobra, to nie są szkielety. Szkielety mają pierniczonego aimbota i X-raya przy okazji. Więc ich się nie boję tak jak szkieletów. Jakby to były szkielety jakieś, to bym się bał strasznie, nie? Bo szkielety to by mnie unicestwiły. O, wyszedł na ląd. Wychodzą na ląd, jest dobrze. Ale czemu oni tam się zbugowali? Ja do nich poszedłem na pół metra. Dobra, wiecie co? Nie. Nie kończymy jeszcze odcinka. Wiem, że nie mam dużo czasu, ale tego jednego pana zabijemy, nawet za cenę życia. A tego... Ziutka z banerem? Nie. Gdzie jest ten drugi? Tam, za nim. Wiecie co? Zróbmy inaczej. Zróbmy tak. Zwabmy ich sposobem. Ej, gościu, ale bokiem. Halo! O ty draniu. No patrz, no nie wejdzie do tej łódki przeklętej. Okej, wyszli? Wyszli, dobra. Teraz ich trzeba jakoś zepchnąć. Albo zamknąć, ale oni mnie zabiją. Wiecie co? Zróbmy inaczej. 8. Muszę to przemyśleć. Nie mam żarcia? Nie mam. Muszę to na serio przemyśleć. Jak ja mam ich zamknąć tutaj? Wiecie co? To przemyślenie zostawmy na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Znowu screena mam, do miniaturki jest wszystko, więc się bardzo cieszę. Ja tutaj się wyloguję. Się zaloguję kolejnego dnia, mojego prawdziwego. Mam nadzieję, że oni dalej będą, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.